8 stycznia wspominamy błogosławioną Eurozję Barban. Eurozja urodziła się w 1866 roku w Quinto Vicentino w rodzinie Luigi i Marie Fabrice. Gdy miała 4 lata, cała rodzina przeniosła się do Maroli, koło Torri di Quartesolo, gdzie Eurozja spędziła resztę swojego życia. Tylko przez 2 lata mogła chodzić do szkoły podstawowej. Potem musiała przerwać naukę, by pomagać rodzicom w gospodarstwie. W wolnych chwilach chętnie czytała Pismo Święte, katechizm, Filoteę świętego Franciszka Salezego i duchowe wskazówki świętego Alfonsa Marii Liguoriego. W wieku 12 lat przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Od tej chwili codziennie przyjmowała Chrystusa w Eucharystii. Była to sytuacja wyjątkowa, bo dopiero w 1905 roku papież Pius X zalecił oficjalnie w całym kościele praktykowanie codziennej komunii świętej. Eurozja wstąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi, które działało w jej rodzinnej parafii. Tam mogła służyć potrzebującym, ofiarować swe modlitwy osobom wymagającym opieki. 5 maja 1886 roku wyszła za mąż za wdowca Carlo Barbana, ojca 2 malutkich córeczek. Jedna miała 2 miesiące, a druga około 1,5 roku. W małżeństwie tym przyszło na świat jeszcze 9 dzieci. Rodzina zaadoptowała też kolejnych 4. Eurozja zdołała swą cierpliwością i łagodnością powoli zmienić konfliktowy charakter męża. W 1916 roku wstąpiła do tercjarzy franciszkańskich. Częsta modlitwa indywidualna i we wspólnocie, cierpliwe wykonywanie swych obowiązków i nieustanna troska o najbliższych stały się jej całym życiem. Powszechnie nazywana była Mama Rosa, czyli Mamą Różą. Pomagała swym dzieciom odnaleźć Boże powołanie. 3 z jej synów przyjęło święcenia kapłańskie, w tym 1 w zakonie franciszkańskim. Najmłodszy natomiast wstąpił do niższego seminarium w Vicenzy, lecz zmarł w 14 roku życia. Jedna z jej córek obrała życie konsekrowane w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, zaś jeden z adoptowanych synów wstąpił do zakonu franciszkańskiego. W 1930 roku Eurozja została wdową. Przyjęła to z pokorą, poddając się woli Bożej. Sama zmarła 8 stycznia 1932 roku. Święty Jan Calabria, który znał Eurozję, tak w 1947 roku pisał do jednego z jej synów. Przykład świętej matki byłby dziś bardzo skuteczny i opatrznościowy. W obecnych czasach powszechnego zagubienia trzeba jak nigdy przedtem takich przykładów, żeby powstrzymać szerzące się zepsucie i ocalić rodzinę stanowiącą jedyny środek na uzdrowienie tak bardzo dziś chorego społeczeństwa. Beatyfikacji Eurozji dokonał 6 listopada 2005 roku w Vicenzy w imieniu Benedykta XVI prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Eurozji. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.